Uszanowanko, kolarskie wariaty, oczywiście niezmiennie Wojtek z tej strony, a to są moje buty szosowe. I to nie są byle jakie moje buty szosowe, bo to są moje pierwsze buty szosowe, jakie sobie kiedykolwiek zakupiłem. I dzisiaj zrobię sobie taki tribute, po angielsku to jak się nazywa, co do tych oczywiście butów, które dzięki którym wszedłem w kolarstwo szosowe i dzięki którym pokochałem ten sposób przemieszczania się na rowerze. Zapraszam. Jak widzicie, a może nie, inaczej. Historia tego, jak zacząłem w ogóle jeździć na szosie. Bo otóż zaczęło się od rowerku trekkingowego. Taki po prostu, który miałem, stwierdziłem, że trochę jestem za gruby i się przydałoby troszkę ruszyć tłustą dupę, żeby trochę pojeździć, nabrać, wiecie, kondycji i tak dalej, żeby schudnąć, żeby dobrze wyglądać. No i miałem tutaj rower akurat taki trekkingowy z niską ramą, wiecie, taki metalski. Ale bardzo dobrze mi się na nim jeździło, ale problem był taki, że jak jeździłem sobie po drodze, to często widziałem ludzi na kolarkach, bo to wtedy dla mnie to była kolarka. I wszyscy mnie wyprzedzali. I nie chciałem, żeby tak było, bo jestem akurat osobą, która nie lubi, jak ktoś jest szybszy od niego. Nikogo nie gonię na drodze, jadąc samochodem, żeby była jasność. Ale generalnie lubię współzawodnictwo, nawet jak się nie ścigam nigdzie oficjalnie. Lubię, kiedy to jestem od kogoś szybszy i mogę się tym pochwalić. Więc też chciałem kupić rower szosowy. No i zabrałem się do tego. Kupiłem rower szosowy. To była moja Merida Sculptura 200 2017 rocznik, ale kupiona w 2018 roku. Zakupiłem do nich pedały Shimano SPD SLR 540, o ile dobrze pamiętam. Te tanie aluminiowe, które chyba już nawet nie są w sprzedaży. No i oczywiście jakieś buty trzeba było kupić. A że była wtedy moda właśnie na takie fluo kolorki. Jak pamiętam, to wszyscy jeździli w takich kolorach wtedy na szosie. Dziwne czasy, ale tak było. Też się zastanawiam, patrząc przez pryzmat czasu, jak mogłem kupić taki kolor butów. No ale wtedy człowiek trochę inaczej myślał. Też kwestia tego, że byłem fanem, dalej jestem fanem Valentino Rossiego i on właśnie tą kolorystykę bardzo lubił w swoich kombinezonach, kaskach i tak dalej. Więc generalnie szukałem coś w tym kolorze i właśnie szukałem coś jakiejś fajnej marki. Nie chciałem Shimano. Nie chciałem też innych marek. Bardzo mi się podobały właśnie CD. To jest CD właśnie. No i chciałem właśnie buty tej marki, bo patrząc przez pryzmat tego, jak one wyglądały i jak wyglądają zresztą dzisiaj, to mega mi się właśnie, bardzo chciałem je mieć. No i trafiłem właśnie na tak te buty w promocji. To są CD, zabijcie mnie, ale już nie pamiętam, Alba albo Genius, coś koło tego. Rozmiar 41. Było w dobrej cenie, stwierdziłem, kupię. Kupiłem w rozmiarze 41 przez internet, kompletnie na ślepo, patrząc tylko przez pryzmat tabelki. No i okazało się, że jednak pasują. I pasują tak idealnie. Nie były ani za długie, ani za krótkie, nic nie uwierało. Były idealne. Więc mam je do dzisiaj, czyli to jest 6 lat. 6 lat coś koło tego będzie. Jak widać, są dalej sprawne. Oczywiście, no nie wyglądałem tak, jak wyglądały, jak były nowe. No, wiecie, w trakcie tych kilkudziesięciu tysięcy kilometrów przejechanych na szosie w ciągłym słońcu, no to mógł ten kolorek troszkę wyblaknąć. No i wyblakł niestety. W niektórych miejscach są przetarcia, ale generalnie buty są sprawne. Tutaj wszystkie szwy, nic nie odpadło. I właśnie dzięki tym butom odkryłem, że jazda na rowerze szosowym
nie jest nie tylko nudnym pedałowaniem, ale jest naprawdę genialnym i bardzo przyjemnym sposobem spędzania czasu. Przerodziło się to w moje hobby, pasję, jak to woli to nazwać. I o ile już nie mam teraz szosy, aczkolwiek widzicie tam w roku, ale to później powiem, kiedyś, na razie nie. Teraz się przesadłem bardziej na gravele, na rowery górskie, ale miłość do szosy pozostała. No i ja tak samo jak pozostały te buty. I przez te 6 lat i ponad, no spokojnie ponad 20 tysięcy kilometrów, a może nawet i więcej, pewnie by to podeszło pod 30 tysięcy kilometrów, one dalej są w porządku. Nie są to najlżejsze buty, nie są to najsztywniejsze buty, nie mają tych fajnych zapięć typu boa, są po prostu zwykłe rzepy, natomiast uwielbiam na nich jeździć. I to, że już są takie nienowoczesne, tak szczerze powiedziawszy, nie robi mi to jakoś za bardzo in minus. I tak dalej uwielbiam w nich jeździć. Niestety, jak popatrzycie sobie na te choćby obcasy, to widać, że no, rower trochę przeżył. Też uczestniczyłem w nich w moim pierwszym wypadku, kraksie, jak to woli. Widać tutaj, że były zdarte. I co ciekawe, w pierwszym roku mi się to zdarzyło, jazdy na szosie przez jakąś głupią gówniarę, która skręcała do sklepu i nie potrafiła tego zasygnalizować. No cóż, zdarza się. Ale buty przyjęły to z godnością i jeździły dalej i jeżdżą dalej i prawdopodobnie dalej będą jeździć. Aczkolwiek może kiedyś mi się wymarzę, żeby kupić inne buty, ale na razie te są jak najbardziej w porządku. Podeszwa jest karbonowa, a mianowicie bardziej plastikowa z domieszką włókna węglowego, jak zresztą większość podeszew w butach do 500 zł, chociaż niektóre to mają jeszcze nylonowe te podeszwy, co nie jest oczywiście dyskwalifikujące. Ale najbardziej co mi się podoba w tych butach, dwie rzeczy w sumie, to po pierwsze wytrzymałość, bo tak jak mówiłem, po 6 latach one dalej są w całości, nie zdegradowały się, dalej można na nich komfortowo jeździć. I kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba, nie wiem czy to jest tylko przypadłość tej jednej włoskiej marki, natomiast to, że elementy tych butów są wymienialne. Pokażę Wam. Jest to banalnie proste, bo generalnie wystarczy Wam śrubokręt krzyżakowy i tutaj najpierw musimy wyciągnąć. Demontować. Zresztą po wypadku też ta klamra ucierpiała. Ciężko było ją zapinać, ale dało się jeździć. Nic nie było uszkodzone, dalej dawał radę. Tutaj obcas też można odkręcić. Zdejmowalne. W drugim bucie też można to samo zrobić. Języki też można zdemontować, bo jest taka możliwość. Aczkolwiek u mnie są w porządku, więc nie muszę tego wymieniać. No i można kupić bez problemu. Znaczy, teraz już trochę gorzej, no bo nie wszyscy to oferują w Polsce. Troszkę trzeba było się naszukać, żeby w odpowiednim miejscu w dość dobrych pieniądzach to sobie zakupić, ale się udało. No i mamy nową obcas. Zresztą popatrzcie się, jaka jest różnica grubości. Gdzie tu jest stary i nowy. I jaka jest różnica. No dość znaczna. Widać, że trochę bardziej w tym kierunku deptałem buta. No i dzięki temu, że sobie to wymienimy i że co najważniejsze jest to dostępne, wystarczy, że sobie to po prostu wymienimy,
Tak jak mówię. Jedno narzędzie wystarczy do tego, żeby przywrócić świetność naszym butom. Nowe. No niestety ta śruba przy lewym bucie była za krótka, ale no cóż. No i jeszcze wystarczy, że założymy sobie nowe klamry. Będziemy mieć but z nowymi elementami. Nowy obcas, nowe klamry, nowe bloki i można nimi dalej jeździć. Można się zastanawiać nad sensem takich wymian, bo klamry i obcasiki, no to coś koło 80 zł w sumie z dostawą mnie kosztowało. No i jeszcze oczywiście bloki, ale bloki z AliExpress. Generalnie, czy jest sens? Jedni powiedzą, że nie, że lepiej sobie kupić nowe buty, a inni powiedzą, że tak. I ja należę do tej drugiej grupy ludzi, ponieważ uważam, że skoro coś jest sprawne i coś daje radę, no to po co to wymieniać? Też ze względu na sentyment. Jestem osobą trochę sentymentalną, więc generalnie wiele przeżyłem z tymi butami i wychodzę z założenia, że póki są sprawne, póki da się na nich jeździć komfortowo, przyjemnie, to będę na nich jeździł po prostu dalej. Aczkolwiek, wiecie, fajne są te nowe wszystkie buciki z tymi zapięciami, tymi różnymi takimi materiałami i tak dalej. Generalnie ta technologia, jeśli chodzi o buty rowerowe, poszła mocno do przodu. Wbrew pozorom, na przestrzeni ostatnich tych kilku lat, to nie jest, to nie są w sumie stare buty, sześcioletnie, no to nie jest źle. Niektórzy ludzie mają starsze buty i dalej w nich chodzą. Nie ma z tym problemu. Natomiast to są moje pierwsze buty, które mi nawet pasowały, są mega wygodne, z którymi przejechałem wiele kilometrów, było wiele historii miłych, niemiłych, wzniosłych, takich jak najbardziej normalnych. Jeździłem na nich po Chorwacji, dały sobie radę, więc generalnie to jest tak duży bagaż wspomnień tego, moje początki jazdy na rowerze szosowym, że to są tak naprawdę moi starzy przyjaciele, z którymi spędziłem wiele fajnych kilometrów w siodle. A wy? Jakie są wasze wspomnienia odnośnie butów rowerowych? Czy macie dalej swoje pierwsze rowerowe buty? Niekoniecznie muszą to być szosowe, ale mogą być to równie dobrze górskie, albo nawet jakieś zwykłe trampki. Napiszcie w komentarzach, jakie macie wspomnienia odnośnie swoich pierwszych butów rowerowych. I to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. O, słoneczko wyszło. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Jeździcie dużo na rowerkach, oglądajcie moje filmy. No i oczywiście subskrybujcie kanał. Na razie, trzymajcie się i do następnego razu. Hej, a ja idę na rower, bo już słoneczko świeci. Na razie.